Zadzwonię do komendanta, bo jestem fundatorem, wiecie? A się przekonacie, czy nie. Dzień dobry pani. Ja jestem fundatorem, jednym z fundatorów społeczności. Nasza społeczność Jaworznie w dowód uznania i zaufania do policyjnej służby i pracy ufundowaliśmy wam sztandar z napisem Bóg, honor, ojczyzna. To się zgadza? Rafał Stępniak, fundator. Ważna rozmowa będzie, proszę panią. Czy to jest prawda? Panie Rafale, o co panu chodzi? Fundatorze, proszę do mnie mówić fundatorze. Panie fundatorze, czy to jest prawda? Panie Rafale... Panie fundatorze, proszę do mnie mówić. Tak jak do komendanta się zwraca, panie komendancie, do mnie proszę mówić panie fundatorze dzisiaj. Bo jestem w tej roli. W tej roli dzwonię. Panie Rafale... Fundatorze... Poważnie, bo no bardzo poważnie, mówię o Bóg, honor, ojczyzna przecież. I mówiłam o co chodzi, a pan naprawdę, no ja nie wiem o co panu chodzi, bo dzisiaj nie z gruszki, nie z pietruszki. Bardzo pana przepraszam, jeżeli ma pan... Fundatorem jestem, złożyć, proszę panią, sztandaru. Proszę złożyć. Jestem fundatorem sztandaru. Dziękuję. Jak się chce pan widzieć z komendantem, dokumenty na recepcję? Nie mówię o tym, nie mówię o tym, proszę panią, ja mówię o sztandarze. O czym ta pani do mnie mówiła? Ona chyba ni z gruszki, ni z pietruszki. Dobrze, no to słuchajcie, to jest dyskryminacja w czystej postaci. Na stronie internetowej, wejdźcie sobie na stronę internetowej Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie i tam gdzieś będzie zakładka wiadomości, tutaj mam napisane. Od dzisiaj... To jest 23 września 2022, świeżusieńko. Od dzisiaj jaworznicy policjanci mają swój sztandar, który został ufundowany przez społeczność miasta Jaworzna. Należy do społeczności miasta Jaworzna. W dowód zaufania i uznania dla policyjnej służby i pracy. Tak? My, społeczność, nie mogliśmy tego przekazać na ręce pana komendanta Piotra Uwiały. Żeby to tak było wszystko prawidłnie, no to akt nadania sztandaru podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Ten sztandar z rąk prezydenta miasta Jaworzna Pawła Silberta odebrał zastępca komendanta głównego policji nadinspektor Roman Kuster, a następnie wręczył go komendantowi miejskiemu policji w Jaworznie, inspektorowi doktorowi Piotrowi Uwijale. Właśnie. Pan Piotr powiedział do nas... Do przybyłych na uroczystość, bo byłem. Na stronie internetowej macie dalej napisane, że przybyłych na uroczystość gości przywitał komendant miejski policji w Jaworznie, inspektor dr Piotr Uwijała, mówiąc między innymi z tej całej przemowy policja wybrała sobie tylko taki fragment, właściwie tylko jedno zdanie, które chciała się z nami podzielić. Chyba esencję, nie wiem co oni wybrali. No takie... Jakie? No pasujące do sztandaru. Słowa komendanta, do fundatorów. Sztandar jest symbolem najważniejszych wartości dla policjanta polskiego. Symbolem wierności, honoru i męstwa. Słowa Bóg, honor, ojczyzna wyszyte na sztandarze stanowią filar szlachetności i polskiego patriotyzmu. Tutaj muszę przerwać, nie wiem co było dalej, jakie słowa jeszcze padały, też nie wiem jakie padały wcześniej, ale te słowa mamy napisane. Widzicie, i dzwonił fundator, więc zaufanie, widzicie, dowód zaufania i uznania, właśnie, więc ja nie uznaję, słuchajcie, takiej służby i pracy. Panie Rafale, nie wiem o co panu chodzi, ni z gruszki, ni z pietruszki pan dzwonisz, to takie jest, zadzwonić o sztandarze to jest ni z gruszki, ni z pietruszki. A ja bym się bardzo chciał się dowiedzieć trochę o tym sztandarze, no nie? Czy to się tak sprawdza, że dalej to może być tam przetrzymywane u nich, że oni cały czas mają nam dawać dowód zaufania. No nie, słuchajcie ludzie, będziemy dawać wam dzisiaj dowód zaufania. Pani Ania, dowód zaufania. Pani się rymuje, pracuje w sekretariacie pana inspektora. I sami powiedzcie, czy takie traktowanie przez policję mnie, konkretnie mnie, czy to jest prawe, sprawiedliwe, etyczne, czy może jest wszystkim innym niż tym właśnie. Czyli ja teraz powinienem mieć dalej zaufanie, albo nic nie zrobię, żeby im odebrać. To znaczy, że zgadzam się na takie traktowanie.
I mówię tak, po analizie z tego, jak ja zrozumiałem naszą rozmowę telefoniczną, to wiecie co, społeczności, bo jeżeli ktoś będzie chciał podważyć zaufanie, to ja się powołam na taką rozmowę telefoniczną służby i pracy. Jak mi ktoś przyjdzie i powie, że tam w policji policjantom nie można zaufać, słuchajcie, w ich służbie i pracy, to ja wam będę przedstawiał rozmowę telefoniczną. I się przyjrzycie tej rozmowy telefonicznej, widzicie? Ja ufam policjantom. Ufam. Ufam po prostu. Ta rozmowa była dowodem zaufania. I nie mów mi, że policji nie można ufać, jak mamy nagranie na to, że można ufać. A jak mi jeszcze nie wierzysz, to sobie porównaj te słowa komendanta właśnie o tym sztandarze. Więc zakazuję wam odbierać sztandaru i interesować się tym sztandarem, co dalej z tym sztandarem. Sztandar ma zostać w rękach komendanta, bo komendant, no cóż, rozpoznał po prostu, no nie, pokażcie mi zdjęcia tego sztandaru, no nie, bo chciałbym jakąś przemowę na temat tego sztandaru powiedzieć, co za chwilę dostanę. Chyba, że to było tak, że pan komendant był zaskoczony, odpakowali prezent, patrzą taki sztandar. Komendant mówi, aha, teraz coś o nim trzeba powiedzieć. Co tam trzeba powiedzieć? Bóg, honor, ojczyzna, właśnie. Jedna strona, trzy słowa postanowiono umieścić na jednej stronie. Na drugiej to nie wiem, co jest, ale na tej jednej jest, no nie? Więc pan komendant odniósł się tylko do połowy sztandaru. Omówił pół sztandaru. Przeczytał Bóg, honor, ojczyzna, mówi tak, za chwilę wyjdę i coś muszę powiedzieć o tym sztandarze. Powiem prawdę. Prawdę powiem, tak? W dowód mojej prawdy, w dowód zaufania i uznania za służby policyjnej powiem coś społeczności o tym, co czytam Bóg, honor, ojczyzna. Co to jest takiego Bóg, honor, ojczyzna? Zaraz, zaraz. Jestem doktorem, przecież ja wszystko wiem, tak. A więc tak, na sztandarze po jednej stronie rozpoznałem symbol najważniejszych wartości dla policjanta polskiego. Bóg, honor, ojczyzna, to powiem ludziom. Czy mi się kojarzy, co to za symbole? To są symbole wierności. Honoru, no dobra, ale symbol honoru jest symbolem honoru i męstwa, tak. Tutaj się pojawiły dwa nowe słowa, męstwo i wierność, natomiast honor pan prezes doktor powtórzył, czyli nie wiem, czy to można uznać, bo jakby powiedział tak, że sztandar jest symbolem najważniejszych wartości dla policjanta, symbolem Boga, honoru i ojczyzny. O, tak ludzie by słuchali, co on plecie. Przestał ze sztandaru i powiedział, że to są najważniejsze wartości dla policjanta polskiego. Pan doktor zauważył, że trzy słowa plus te słowo męstwo i wierność, chyba że nie, postawiły taki filar. No nie, są taki filar. O, i są dodatkowe słowa. Szlachetność jeszcze dorzucił pan komendant. I polski patriotyzm. Polski patriotyzm. Bo jest na przykład jeszcze czeski patriotyzm. Albo jeszcze jest radziecki patriotyzm. Eskimosi też mają swój patriotyzm. Więc tutaj te patriotyzmy czymś muszą się różnić od siebie, widzicie. Ta, ciekawe czym. Nasz patriotyzm, ten polski, charakteryzuje się, widzicie, Bóg, honor, ojczyzna. Szlachetni jesteśmy jeszcze. Wierni, honorowi i męscy. A męskość to co to jest? Co to jest męskość? Więc czy ja jestem męski? Skoro jestem fundatorem sztandaru, a my fundatorzy na przykład wcale się nie czujemy, że jesteśmy męscy, no nie? Czyli tak powinniśmy podejść do pana Pawła i powiedzieć, przepraszam panie Pawle, ale my nie jesteśmy męscy. My nie jesteśmy w ogóle symbolem męskości, panie kochany, a jesteśmy fundatorami. Nie męscy ufundowali sztandar męskiemu. Pan Paweł reprezentował symbol męski, symbol wierności i honoru, polskiego policjanta, filar szlachetności i polskiego patriotyzmu, słuchajcie. To wszystko się idealnie pasuje to, że komendant nie chce się ze mną spotkać. A w ogóle to powiem wam, że pani Ania nawet nie sprawdziła, czy komendant tym razem zmienił zdanie, no nie? Bo to powinna zrobić. Ona tak jakby uznała, że jak komendant raz powiedział, że napisać, to co ona go będzie więcej razy pytać? No przecież komendant chyba by przed i sam powiedział, pani Aniu, jakby pan Stępniak dzwonił, może pani mnie umawiać telefonicznie, dobra? Bo teraz to chyba muszę dać pani zakaz. Taki słowny zakaz. Pani Aniu, proszę nie przychodzić do mnie, bo jak pani będzie przychodzić, to ja będę pani cały czas to samo odpowiadał. Właśnie. A pani Ania powinna zapytać, a kiedy pan zmieni zdanie? Bo kiedyś tak nie było w ogóle. Pan se zwyczaj wprowadził, panie. Bo na innych komendach, jak koleżanki mówiły, bo się pytałam, to w tych sekretariatach to tak normalnie, nie? Człowiek zadzwoni, czy może się umówić w komendantach w godzinach przyjęć. Sekretarka idzie i umawia po
prostu załatwia. Jak jest komendant, to musi, panie, musi. No nic, co ma do roboty, jak to jest jego obowiązek. Ustawowe godziny pracy. Pobiera za to pieniądze. A jak nie wyjdzie do ludzi, to co? Nie dopełnił obowiązku służbowego. No nie wyszedł pod pretekstem, na przykład. A jakim pretekstem? Komendant nasz wystosował żądania wobec mnie. Żądam od pana Stępniaka napisania właśnie przed spotkaniem. Mówi o tym ustawa, paragraf, moc i konstytucja. Panie, jak coś, to zawsze możemy zacząć ruszać od konstytucji. Se wyjaśnimy najpierw sprawę konstytucji. Pan doktor by mi tutaj wykazał, że mając tylko do dyspozycji konstytucję, to on wygrywa na tym etapie. Na etapie konstytucyjnym to on już wygrał, tak? A teraz sobie zobacz, teraz ci pokażę ustawę. Tą ustawą też wygrywam. Co tam jeszcze mamy? Jakieś artykuły i inne takie rzeczy, to zobaczcie. Tutaj na każdym szczeblu, co bym ci nie powiedział, to wygrywam z tobą, panie Rafale. Fundatorze, w dowód uznania i zaufania do policyjnej służby i pracy. Akt podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Mariusz Kamiński powiedziałby tak. Po analizie pana rozmów i rozmowy z komendantem miejskim, panem doktorem, bo przeprowadziłem osobistą rozmowę z komendantem, jako minister spraw wewnętrznych i administracji, bo znam się na administracji, a Mariusz Kamiński, będę pana popierał przed każdym sądem, proszę pana, a skoro jestem ministrem spraw, czyli tutaj raczej będę wygrywał przed każdym sądem, nawet najwyższym, bo jestem ministrem, panie. To jakby taki zwykły chopek, roztropek pozwał pana Mariusza Kamińskiego, że popiera na przykład pana komendanta Uwioły, a nie powinien, to zdarzają się takie przypadki, właśnie przydałoby się, no nie, żeby taki przypadek się zdarzył. Można spokojnie zapoznać pana Mariusza Kamińskiego z materiałami, może sobie porozmawiać z panią Anią, komendantem prawnym. Może sobie poczytać w literaturze, jaką ma. Panie Rafale, wszystko to, co pana spotyka, jest prawe, sprawiedliwe i etyczne, proszę pana. I reprezentują właśnie polski patriotyzm, proszę pana. Szlachetność, właśnie tak. To ja mam wiele wspólnego z tym sztandarem, proszę pana, z symbolem wierności i honoru. Pan Piotr mówił prawdę, a ja powtarzam, zapytam tą prawdę, więc co tam pan chciał ode mnie? Odszkodowanko? Nie, proszę pana. To raczej odwrotnie. Zajmuje mi pan czas w pracy, proszę pana, takimi pierdołami. Minister już jest rozumny, taki człowiek. Skoro jest ministrem i zajmuje się takimi rzeczami, to przecież ma w mig opanowane. Jakby on był na moim miejscu, a nie byłby ministrem, tylko że miałby dokładnie tą samą wiedzę. Pierwszy telefon do pana doktora Piotra Uwijały i mówi: dzień dobry, Mariusz Kamiński. Chciałem się umówić na dzisiejszą wizytę z komendantem, bo komendant ma obowiązki. A pani mówi: panie Kamiński, pan nie napiszesz, to pan się nie umówisz przez telefon, proszę pana, właśnie. A pan Kamiński mówi: proszę panią, to będzie was drogo kosztowało. Drogo kosztowało. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie burze. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek.